pierwszą stroną na Joomla zbudowałem w 2010 roku i przez te 6 lat udało mi się ich zbudować ponad 60. Obecnie jestem frontend developerem w dużej korporacji. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć trochę o języku CSS. Więc co to jest CSS? Są to kaskadowe arkusze stylów. Jest to język służący do opisu formy prezentacji, czyli wyświetlania strony internetowej. Ciekawostką jest, że początki CSS miały miejsce już w 1996 roku. Dzięki CSS-owi możemy nadawać takie style jak kolor, możemy formatować tekst, marginesy, ustalać pozycję elementu, nadawać im oprogramowanie, tło, stosować jakieś transformacje i animacje. CSS w wersji podstawowej daje nam jakieś pewne funkcjonalności, tak? Ale obecnie rozwija się go poprzez tak zwane preprocesory. Są to na przykład SAS i LESS. Ja korzystam akurat z SASa. Ponadto stosuje się frameworki. Najpopularniejsze to Foundation i Bootstrap. Są to tak powiedzmy opracowane reguły CSS nadające jakiś podstawowy wygląd elementom strony. No i też ważną funkcjonalnością tych frameworków jest możliwość stosowania responsywności na stronach internetowych. Tutaj taki przykład, czy CSS robi różnicę podczas wyświetlania strony internetowej. Może pokażemy to na przeglądarce. To jest strona internetowa joomla.pl z podpiętymi plikami CSS. Widzimy, jak wygląda. A to jest ta sama strona, na której pliki CSS zostały wyłączone. Czyli jak widać, różnica jest ogromna. Na początek prosty przykład. W górnej części slajdu widzimy prosty kod HTML, który składa się z elementu div i w środku w nim zawarte zostały trzy akapity. Każdy posiada swoją indywidualną klasę. Poniżej zostały nadane proste style dla elementu nadrzędnego i dla akapitu numer 1, czyli klasa 1. Tutaj mamy ten sam fragment kodu w edytorze oraz w pliku CSS. Na przeglądarce wygląda to następująco. Momencik. Tutaj właśnie byśmy dodali ten kod, tak, bo chwilowo był zakomentowany, czyli był nieaktywny. Zapiszemy zmiany i właśnie w ten sposób nadaliśmy kolor i wygrubienie dla pierwszego akapitu. Kilka słów o selektorach CSS. Jest ich bardzo dużo, można je w różny sposób stosować. Najpopularniejszy i zalecany jest stosowanie poprzez klasę elementu. Można też stosować przez ID, jednak ID częściej używa się do elementów JavaScriptu. Dlatego nie zaleca się używać ID, bo załóżmy, że programista JavaScriptu zmieni sobie klasę ID, no i nasze ostylowanie przestaje już w tym momencie działać. Poniżej mamy przykłady selektorów. Gwiazdka oznacza wybranie wszystkich elementów. Konkretny element, tutaj na przykład akapit, wybierze wszystkie akapity na stronie internetowej. Wymienienie elementów po przecinku oznacza zastosowanie danych reguł do wybranych elementów. Div spacja p oznacza stosowanie hierarchii, czyli wszystkie akapity zawarte w elemencie div. Niżej jest przykład, który wybierze tylko akapity następujące bezpośrednio po elemencie div. Z plusikiem to są elementy sąsiadujące. Tylda oznacza akapity, które są bezpośrednio poprzedzone elementem div. I po prawej stronie mamy już bardziej złożone selektory, które postaram się pokazać bardziej na przykładach. Często stosujemy już jakieś gotowe szablony na stronach internetowych i chcemy je lekko zmodyfikować. Zatem są już gotowe pliki CSS, do których musimy coś dopisać. No i często zdarza się, że wydaje nam się, że zrobiliśmy to dobrze, ale to nadal nie działa. Tutaj znaczenie ma dokładność wskazania elementów.
także kolejność ładowania plików CSS oraz kolejność reguł w pliku. Może pokażemy na przykładzie. Tutaj jest prosty HTML, który składa się z elementu div i trzech akapitów oraz ostylowanie do niego, ten fragment kodu. No i załóżmy, że chcemy, tak to wygląda w wersji podstawowej, czyli jest tu już jakiś tam gotowy układ przez kogoś wcześniej stworzony. I załóżmy, że chcemy na drugi akapit zmienić z czerwonego na kolor niebieski. Tutaj już przygotowałem sobie fragment kodu. Dopisujemy na dole pliku ten fragment, czyli klasa druga kolor niebieski. Zapisujemy zmiany. No i nic się nie zmieniło. No i właśnie dlaczego? Dlatego, że wyżej już był przez kogoś wcześniej napisany fragment kodu, który określa ten element dokładnie, dlatego że tutaj jest jeszcze wskazany element P. My tego elementu nie wskazaliśmy, dlatego style zostały nadpisane przez tamtą regułę, która dokładnie określa element. Jeżeli tutaj dopiszemy sobie również P, zapiszemy zmiany, zaczyna to działać. Działa to dlatego, że znaczenie ma też kolejność reguł wpisywania w pliku CSS. To, co jest niżej w kodzie, będzie odczytywane przez przeglądarkę jako aktualna reguła. Teraz może o selektorach Fairchild. Pokażemy to też na przykładzie. Tutaj mamy trzy akapity. Element Fairchild służy do określenia reguł dla pierwszego elementu, czyli mamy p://Fairchild, to nam określa reguły dla pierwszego akapitu w danym elemencie. Czyli tutaj sobie na przykład ustawiliśmy font size na 24 piksele. I tutaj widzimy zmianę. Te selektory przydają się w momencie, gdy mamy już gotowy kod HTML, którego za bardzo nie możemy edytować. Załóżmy, że mamy dostęp tylko do pliku CSS, a na dany element P nie zostałaby nadana klasa. I w tym momencie, jeżeli byśmy ostylowali ogólnie akapit, to zadziałałoby to na wszystkie trzy akapity, które były tutaj widoczne. Klasa Fairchild pozwala nam ostylować konkretnie tylko pierwszy akapit. Drugim przypadkiem jest LastChild, czyli ostatni element. Działa on identycznie, tylko że zmienia styl dla ostatniego elementu. Jest też coś takiego jak NTHChild. Tutaj akurat mamy trzeci element i możemy sobie to zmieniać dowolnie. Możemy tutaj wpisać na przykład 2n, co będzie oznaczało, że wybierzemy tylko parzyste akapity. Bo trzeci element jest kolor czerwony dla trzeciego elementu. Ciekawym selektorem też jest not. Działa on na zasadzie, że wybiera wszystko oprócz klas wskazanych w regule. Czyli tutaj na przykład jest not klasa 5, czyli to wybierze nam wszystkie akapity oprócz tego, który ma nadaną klasę 5. Tutaj jest przykład, czyli chcemy uzyskać font size 36 pikseli dla wszystkich akapitów oprócz akapitu z klasą 3. To akurat wygląda to niestety prawie identycznie, bo prawdopodobnie gdzieś wyżej, o właśnie tutaj, to usuniemy na last child. Wybrał wszystkie akapity, 36 pikseli, oprócz tego, który miał klasę 3, czyli ostatni.
troszkę popróbujemy tutaj na przykładach. Przygotuję się trochę, chwileczkę. Tutaj mamy przykładowy kod HTML, który zawiera trzy boksy w różnych kolorach, jak widzimy to w przeglądarce. Zawarte one są w elemencie nadrzędnym, div, który widzimy jako takie tło na zewnątrz, pod spodem. I teraz pierwszą rzeczą, którą tutaj widzimy, że element nadrzędny ma jakąś określoną wysokość i pozostałe trzy elementy, które są w nim zawarte, nie mieszczą się w nim. Możemy to określić za pomocą takiej reguły, która nazywa się overflow. Teraz pokażemy różne warianty. Domyślną wartością jest visible, czyli widoczne. Mimo że te elementy nie mieszczą się w tym elemencie nadrzędnym, to i tak są pokazywane. Jeżeli zmienimy to na hidden, efekt będzie następujący. Czyli to, co się nie mieści, zostaje ucięte przez przeglądarkę. Inną opcją jest dodanie scrollowania, czyli overflow auto. W tym momencie uzyskujemy pasek przewijania. Wracamy do podstawowej wersji. Teraz załóżmy, że chcielibyśmy te trzy elementy uzyskać nie jeden pod drugim, tylko w jednej poziomo obok siebie, trzy elementy obok siebie. Do tego służy reguła flow. I ustawiamy ją na left. To jeszcze nie wystarcza, bo żeby uzyskać układ kolumnowy, musimy nadać jeszcze szerokość, czyli jeżeli chcemy uzyskać trzy kolumny, no to musimy nadać wartość 33%. I teraz mamy efekt następujący. Dlaczego tak się stało, że nie uzyskaliśmy tego w trzech kolumnach, tak jak planowaliśmy? Dlatego, że 33% odnosi się do elementu nadrzędnego, czyli tego tła. Jak wrócimy tutaj do kodu, to widzimy, że wartość jest 1200 pikseli, ale jest też coś takiego jak padding, czyli takie marginesy wewnętrzne, można powiedzieć. To samo dzieje się w przypadku elementu box. Też jest ustawiony padding i w momencie, gdy mamy taki podstawowy kod domyślny dla przeglądarki, to jeden z elementów ma wartość 33% plus padding, czyli plus 2 razy 25 pikseli, co daje nam ponad 100%. Dlatego można użyć reguły box sizing, border box. Nadamy ją tutaj na element nadrzędny i element box. Ona spowoduje, że paddingi będą zawierały się jakby wewnątrz wartości 33%. I dzięki temu uzyskaliśmy właśnie układ taki, jaki chcieliśmy, trzy kolumny. Paddingi zostały zawarte w 33%. Kolejną rzeczą, którą możemy pokazać, to zmiana pozycji boksu. Załóżmy, że pierwszy boks, niebieski, chcemy sobie przyczepić na stałe do przeglądarki,
w odległości 10 pikseli od góry i 10 pikseli od lewej strony. W tym celu nadamy regułę pozycja fixed i określimy jej parametry top i left. I uzyskaliśmy efekt, że box zostaje odczepiony od elementu nadrzędnego i jest pozycjonowany względem lewego górnego rogu przeglądarki. Jednak jak widzimy, ukrył się on pod żółtym boxem. Chcielibyśmy go wyciągnąć na zewnątrz, żeby był zawsze widoczny, na górę. Do tego służy reguła z-index i nadamy tutaj wartość 1. Gdyż domyślnie każdy element posiada wartość z-index 0. Także to są tak jakby warstwy. Tutaj zwiększając ją na 1, wyrzucimy go na samą górę. I efekt jest następujący. Został wyciągnięty na górę. Szybko wyrzucimy zmiany z pozycją. Ciekawymi selektorami są też selektory after i before. Tutaj jest przygotowany przykład zastosowania takiego selektora. To jest akurat after. Są to elementy, które nie znajdują się w kodzie HTML, ale możemy na przykład dopisać za ich pomocą jakiś tekst albo stworzyć niestandardowe obramowanie. Ten przykład będzie tworzył niestandardowe obramowanie, którego nie uzyskamy za pomocą standardowej reguły border, gdyż tutaj akurat będziemy tworzyli gradient liniowy. Zapisaliśmy zmiany. Tutaj pokażę. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale pojawiły się takie, no troszkę słabo, liniowe gradienty jako bordery, gdzie za pomocą zwykłego border bottom czy czegoś nie uda nam się tego uzyskać. Możemy też dopisać tekst, który nie znajduje się w kodzie HTML, jest tylko w kodzie CSS. Tutaj na samym dole pojawił się tekst, mimo że nie ma go w kodzie HTML. I ostatnią regułą, którą chciałbym pokazać, jest reguła media. Jest to możliwość ustalania pewnych reguł CSS w zależności od szerokości okna przeglądarki. Ten fragment kodu będzie nam powodował, że jeżeli okno przeglądarki jest mniejsze niż 640 pikseli, to chcemy uzyskać szerokość danego boksu na 100%, czyli jakby jakiś stworzymy przykład widoku mobilnego, że teraz z tych trzech kolumn, jeżeli okno przeglądarki jest mniejsze niż 640 pikseli, uzyskamy z powrotem układ jednokolumnowy. Tutaj u góry widać szerokość przeglądarki i jak zejdziemy poniżej 640 pikseli, te automatycznie reguły się zmieniają na te zadeklarowane w znaczniku media. Są to reguły wykorzystywane właśnie przede wszystkim przy tworzeniu stron responsywnych, czyli jeżeli chcemy uzyskać różne widoki na desktopie, tablecie, czy też smartfona. Można tutaj tworzyć przedziały wartości, czyli na przykład dla 640 od 640 do 1024
pokazujemy coś innego, poniżej 640 też inny układ. Jest to bardzo rozbudowane zagadnienie, także myślę, że w ramach przedstawienia tej reguły, takie podstawy, nie będziemy się zagłębiać jakby w to zagadnienie. Także myślę, że to wszystko. Dziękuję za uwagę. Dzięki.